wyjaśnić niewyjaśnione. Dziś opowiem o kulisach zaginięcia, którym przed kilkoma laty żyła cała Polska. Pomimo szeregu rozpraw i zebranych dowodów w sprawie, po dziś dzień nie są do końca jasne wydarzenia, jakie miały miejsce w Poznaniu 2015 roku. Ewa Tylman na dzień zaginięcia miała 26 lat. Urodziła się w Koninie 30 września 1989 roku. Śmierć kobiety jest tematem wielu artykułów. Wiele osób próbuje też dojść do prawdy. Pozostaje jednak pytanie, czy wydarzenia z Poznania były nieszczęśliwym wypadkiem, czy celowym i dobrze zaplanowanym działaniem. Zapraszam do wysłuchania historii Ewy Tylman. Drugiego listopada 2015 roku Ewa przyjechała pociągiem do Poznania po wizycie urodziny w Koninie. Po dotarciu na dworzec w Poznaniu zadzwoniła jeszcze do swojego ojca. Poinformowała go wtedy, że bezpiecznie dotarła do miejsca docelowego. Opowiedziała mu też o swoich planach na resztę dnia. Wieczór chciała spędzić w mieście razem ze znajomymi z pracy. Wszyscy pracowali w ogólnopolskiej sieci drogerii. W jednej z nich Ewa Tylman była kierownikiem. Była osobą lubianą i cenioną. Ponadto była bardzo towarzyska. Od lutego 2015 roku Ewa była mieszkanką Poznania. Mieszkała na osiedlu Armii Krajowej. Przeniosła się tam ze swoim chłopakiem, Adamem O., który pracował w poznańskim oddziale ABW. Para była razem od 4 lat. Feralnego dnia o godzinie 21:00 Adam O. zawiózł Ewę Tylman pod galerię handlową MM. Dziewczyna powiedziała mu, że wróci do domu taksówką. Dokładnie o godzinie 21:30 zaczęło się spotkanie w MK Bowling. Około godziny 23:15 grupa znajomych przeniosła się na Stary Rynek do pijalni wódki i piwa. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze. Wszyscy byli zadowoleni. Robili sobie wspólne zdjęcia. Kiedy spotkanie dobiegło końca, większość osób wróciła do swoich domów. Tylko nieliczni postanowili dalej kontynuować imprezę. Wśród grona tych osób była Ewa Tylman i jej kolega z pracy Adam Z. Młodzi ludzie wybrali się w tym celu do klubu muzycznego Mikstura przy ulicy Wrocławskiej. Jest to ulica położona w pobliżu poznańskiego rynku. Na miejsce dotarli około 15 minut po północy. Ewa i Adam tańczyli wspólnie na parkiecie. Jednak byli już w takim stanie, że przewrócili się podczas tańca na podłogę. Jak zeznał Adam Z., to właśnie wtedy miał nabawić się otarć na twarzy i rękach, które wzbudziły podejrzenia wśród śledczych. Adam Z. i Ewa Tylman dobrze się czuli w swoim towarzystwie. Kobieta była mu najbliższą osobą w pracy. Jak sam później to określił, traktował ją jak własną siostrę. Postać Adama Z. okaże się jednak kluczowa w całej sprawie. Klub Mikstura opuścili o godzinie 2:16. Zarejestrowała ich wtedy kamera monitoringu. Na nagraniu widać, że Ewa jest wyraźnie nietrzeźwa. Adam Z. cały czas obejmował koleżankę. Następnie zaczęli przepychać się między sobą. Ewa Tylman sprawiała wrażenie na nagraniu, jakby się śmiała. Następnie kobieta zachwiała się i przewróciła, ciągnąc za sobą Adama Z., który również upadł na ziemię. Leżeli tak przez chwilę na ulicy, budząc wtedy zainteresowanie przypadkowego mężczyzny, który do nich podszedł. Młodzi ludzie spędzili pod klubem około 50 minut. W czasie procesu znajomi Ewy Tylman wyznali, że nigdy wcześniej nie widzieli ich w takim stanie upojenia. Tutaj ważne okażą się również zeznania osób, z którymi kobieta spędziła feralną noc. Wszyscy zeznali, że czuli się nietypowo i źle po spożyciu alkoholu na imprezie.
sugerując, że coś mogło być z nim nie tak. Podobnie zezna później Adam Z. Miał wrażenie, że czegoś dosypano mu do drinka. Adam również jest mieszkańcem Poznania, choć mieszkał w innej dzielnicy niż Ewa Tellman. Jak pokazują rejestry z monitoringów, Ewa i Adam Z. po wyjściu z klubu nie wyglądali na ludzi, którzy szukali przystanku autobusowego lub tramwajowego. Nie zamówili też taksówki. Według opinii bliskiego otoczenia kobiety, Ewa zazwyczaj wracała po imprezach do domu taksówkami, ponieważ, jak mówili jej znajomi, była osobą bardzo wygodną. Jak udało się później ustalić w toku śledztwa, telefon Ewy Tellman był już w tamtym czasie rozładowany. Być może dlatego nie zadzwoniła po taksówkę, choć z drugiej strony mogła o to poprosić Adama Z. Jego telefon był cały czas aktywny, co widać na nagraniach z kamer. Około godziny 3:18 para jest widoczna na ulicy Mostowej. Ewa idzie chodnikiem. Płaszcz ma założony kapturem do dołu. Szli po wschodniej stronie ulicy, mijając skrzyżowanie z ulicą Świętej Marii Magdaleny. Adam Z. cały czas obejmował kobietę. Na nagraniu jest doskonale widoczny z powodu swojej niebieskiej kurtki. Para idzie wyraźnym zygzakiem, zataczając się. W tym samym czasie chłopak Ewy Tellman przebywał w ich wspólnym mieszkaniu na osiedlu Armii Krajowej. Grał z kolegą na komputerze do późnych godzin nocnych. Skończyli parę minut po godzinie 2:00. Nie pojechał po Ewę, bo zapowiedziała, że wróci taksówką. Wiadomo, że krótko przed zniknięciem Ewy, Adam Z. próbował dodzwonić do Adama O. Miał poprosić, by przyjechał po Ewę na ulicę Wierzbową. Przez pomyłkę dodzwonił się do kogoś innego. Około godziny 3:24 na nagraniach z kamer monitoringu po raz ostatni widać wspólnie idących Ewę Tellman i Adama Z. Po upływie 2 minut znikają z kadru. Ma to miejsce w okolicach przystanku Mostu Świętego Rocha. Jest godzina 3:26. Natomiast około godziny 3:31, czyli po około 5 minutach, widać już tylko samotnie idącego Adama Z. Kolejne nagranie pochodzi z ulicy Kazimierza Wielkiego. Adam dziwnie się zachowuje. Jest wyraźnie czymś zdenerwowany i rozmawia z kimś przez telefon. Mężczyzna idzie w kierunku poznańskiego AWF-u. Jest godzina 3:35. Około godziny 3:53 Adama rejestruje kamera na stacji benzynowej Lotos. Ponownie rozmawia przez telefon. Jak się później okazało, rozmawiał z kolegą. Sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Kolega Adama został przesłuchany, jednak jego zeznania nie wskazały nowych wątków w sprawie Ewy Tellman. Około godziny 4:30 Adam znajduje się w okolicach Ronda Rataje. Nadal zachowuje się dziwnie i zamiast iść w kierunku osiedla, na którym mieszka, idzie w przeciwną stronę. Przechodzi na drugą stronę Mostu Królowej Jadwigi. Mężczyzna spędza w obrębie Ronda Rataje około pół godziny. Zjawia się w swoim mieszkaniu dopiero przed 5:00 rano. Również o tej samej godzinie, czyli o godzinie 5:00, na przystanku tramwajowym AWF przy ulicy Królowej Jadwigi. Nieznana kobieta odnajduje dowód osobisty Ewy Tellman. Leży on na torowisku. Kobieta odsyła go na adres zamieszkania dziewczyny w Koninie. Chłopak Ewy, gdy nie zastał jej rano w mieszkaniu, założył, że dziewczyna postanowiła przenocować u którejś z koleżanek z firmy. Mężczyzna jak co dzień pojechał autobusem do pracy w poznańskim oddziale ABW. Partner Ewy Tellman zgłosił jej zaginięcie na policji dopiero w poniedziałek 23 listopada o godzinie 17:00. To właśnie wtedy rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę. Był to drugi przypadek zaginięcia, którym tak bardzo zainteresowały się media w całym kraju. Pierwszym był przypadek Iwony Wieczorek z Gdańska. Tutaj podobnie doszło do zaginięcia młodej, atrakcyjnej kobiety. Każdego dnia sprawa nabierała medialnego rozpędu. Po kilku dniach
Rodzina zaginionej wykluczyła z kręgu podejrzanych jej partnera, Adama O. Innego zdania był dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Wiele wydarzeń budziło jego niepewność. Nauczony doświadczeniem sugerował, że około 90% zbrodni powstaje na tle zatargów rodzinnych, partnerskich czy towarzyskich. Dlatego naturalnym jest w pierwszej kolejności sprawdzanie osób z najbliższego otoczenia. Tutaj tego nie dokonano. Dziennikarz postawił zatem pytanie, czy jedyną przesłanką było to, że Adam O. był agentem ABW? Dziennikarz wskazywał też na inne nieścisłości. Szczególną uwagę zwracał na poprzedni zawód partnera Ewy Tylman. Zanim został agentem ABW, był pracownikiem na stacji paliw. Według ustaleń Janusza Szostaka, pracę w Poznaniu miała mu pomóc załatwić matka chrzestna, również zatrudniona w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niestety ABW nigdy nie potwierdziło ani nie zdementowało tych plotek, zasłaniając się tajemnicą spraw kadrowych. Podobny los spotkał inne pytania dziennikarzy. Za każdym razem odpowiedź była jedna. Ta sprawa jest objęta tajemnicą służbową. Policja nie przeszukała mieszkania Ewy Tylman. Zwrócono się jedynie z prośbą o przekazanie jej rzeczy osobistych. Telefon i samochód Adama O. zabezpieczono dopiero po około 4 tygodniach od jej zaginięcia. Przesłuchanie mężczyzny odbyło się dopiero po kilku kolejnych tygodniach w Koninie. Być może istnieją takie procedury wobec pracowników ABW. Nie zabezpieczono również w prawidłowy sposób osobistego komputera kobiety. Do rąk śledczych trafił on dopiero w połowie grudnia. Wcześniej znalazł się u informatyka, który miał odzyskać istotne dane. Tutaj warto podkreślić, że wspomniany mężczyzna nie był biegłym sądowym. Laptop został mu przekazany prywatnie przez rodzinę i partnera Ewy Tylman. Mężczyzna podczas oględzin komputera stwierdził dwie ważne rzeczy. Pierwszą było to, że częściowo wyczyszczono dane z laptopa. Drugą rzeczą było wytarcie kilku klawiszy, na podstawie których łatwo można było złamać hasło dostępu do komputera zaginionej kobiety. Opinię informatyka potwierdził w późniejszym czasie biegły sądowy. Zatem tutaj rodzi się pytanie, jakie dane mogła mieć na swoim komputerze pracownica drogerii kosmetycznej i dlaczego komuś zależało na usunięciu tych danych? Natomiast wracając do wątku partnera Ewy Tylman, tutaj nie doszukiwałbym się podwójnych znaczeń. Dziennikarze wnikliwie prześledzili jego życiorys i napięte stosunki z zaginioną. Jednak ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Uważam, że wszystkie niespójności w trakcie śledztwa są efektem pracy, jaką wykonywał. Być może faktycznie na wiele z czynności nie było zgody od jego zwierzchników. Jedyne, co przychodzi mi na myśl jako wątek poboczny, to fakt, że praca Adama w ABW może mieć elementy styczne z zaginięciem Ewy. Nigdy nie poznamy, nad jakimi sprawami pracował w tamtym czasie i jaki wpływ mogły one mieć na wspomniane wydarzenia. Wnikliwie rozpisał się w tym temacie dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Chętnym zostawi w opisie odnośniki do źródeł. Ewę Tylman łączyły też przyjacielskie stosunki z innym funkcjonariuszem. Był nim policjant Dawid G. Znali się jeszcze z Konina i od początku mieli do siebie słabość. Adam wiedział o ich relacji i był o to zazdrosny. Dlatego zakazał Ewie spotykać się z Dawidem. Jak udało się później ustalić, kobieta nigdy nie zastosowała się do próśb swojego partnera. Pewnego razu Dawid G. wziął udział w konferencji prasowej, zwołanej przez Krzysztofa Rutkowskiego. Dawid reprezentował poznańską policję. Podczas konferencji ani razu nie wspomniał o tym, że łączyły go z zaginioną bliższe stosunki. Niedługo po tym udał się na kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie. Dawid G. miał jednak pewien przywilej. Na początku śledztwa mógł sam zdecydować, które z wiadomości z Ewą Tylman chce pokazać prokuraturze. Jego telefonu nigdy nie zabezpieczono na poczet trwającego śledztwa. On sam został odsunięty od sprawy przez swoich przełożonych.
Ewę Tillman, miał widzieć po raz ostatni na miesiąc przed jej zaginięciem. Partner Ewy spotkał się natomiast z gradobiciem pytań. Jego opis związku z zaginioną różnił się od stanu faktycznego ustalonego w ramach śledztwa. Choć znali się i byli parą od 4 lat, to dopiero w 2015 roku zamieszkali wspólnie w Poznaniu. Partner kobiety bywał o nią nieustannie zazdrosny. Raz byli już blisko zerwania, gdy Adam przyłapał ją w dwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną. Dali jednak sobie drugą szansę. Temat Dawida G. również wielokrotnie był podłożem ich domowych awantur. Podczas jednej z rozpraw sądowych ojciec zaginionej zadał pytanie niedoszłemu zięciowi. Zapytał wtedy, dlaczego tej feralnej nocy nie pojechał odebrać Ewy z imprezy. Adam odparł bez emocji, że była dorosłą kobietą i mogła wrócić taksówką. Kolejnym pytaniem zadanym przez Andrzeja Tillmana było to, dlaczego jego córka płakała podczas rozmowy telefonicznej z Adamem na dzień przed zaginięciem. Dlaczego też nie chciała przeprowadzić się do służbowego mieszkania? Adam odpowiedział wyłącznie, że jest to tajemnica służbowa. Podobnie odpowiedział na jeszcze kilka innych pytań zadawanych przez adwokatów. Podkreślił jednak, że jego praca w służbach stanowczo nie ma nic wspólnego ze śmiercią dziewczyny. Wróćmy jednak do chronologii zdarzeń. Na moment cofnijmy się do listopada. To właśnie wtedy Adam Z. napisał SMS-a do swojej koleżanki, która była wraz z nim i Ewą Tillman feralnej nocy w klubie Mikstura. Ja ją wczoraj ostatnio widziałem. Razem wychodziliśmy. Wywróciliśmy się i nic dalej nie pamiętam. 2 godziny błąkałem się po ratajach i wildzie. I ja się tam zgubiłem, a ja nigdy nie tracę orientacji w terenie. Dziwne. Nieważne w jakim stanie byłem, zawsze trafiałem bez problemu do domu. Już prawie nie ogarniam psychiki. Nie mogę spać przez to. Kurwa, nie wiem czemu nie wzięliśmy taksówki. Nic nie pamiętam. Wszyscy cierpią na niedostatek pamięci. To nie wiadomo, czy nam czegoś nie wsypali. A może ją zostawiłem samą gdzieś. Może wsiadł do jakiegoś autobusu. Nie wiem. Pójdę siedzieć za moją głupotę i picie. I że byłem nieodpowiedzialny. Jestem podejrzany za Ewę, która była moją najbliższą osobą w Poznaniu. Kolejny SMS był do przyjaciela o imieniu Mateusz. Kurwa, czuję się taki winny. Tak mi jest źle. Tak się boję. Boję się, że nie żyję. Że do tego doprowadziłem. Nie wiem jakim cudem. Pokochałem ją jak siostrę, ale się boję. Boję się tego, co będzie. Najbardziej reakcji rodziny na mnie. Tego, że pójdę siedzieć. Nie umiem przestać o tym myśleć. Staram się cokolwiek przypomnieć, ale nie daję rady. Mam takie zaniki pamięci, że to chuj. Potrzebuję pomocy. Chcę, żeby wszystko było ok, żeby nic się jej nie stało. Czuję się najgorzej, jak tylko można. Podczas jednej z rozpraw sądowych siostry oskarżonego potwierdzili, że Adam był załamany zaginięciem Ewy Tillman. Bardzo jej przeżywał. Płakał, a przez sen krzyczał, że nie zabił dziewczyny. Adam w pierwszych dniach po zaginięciu Ewy Tillman cały czas mówił, że nie pamięta, co stało się tej nocy. Ostatnie, co zarejestrował, był ich upadek na chodnik, gdy wychodzili z pubu. 2 grudnia 2015 roku media obiegła sensacyjna informacja. Wszystko miało wskazywać na to, że Ewa Tillman nie żyje. Tak miało wynikać z zeznań Adama, który powiedział, że widział, jak kobieta tonęła w warcie. Mimo postawienia Adamowi Z zarzutów, śledczy nie mieli żadnych poważnych dowodów na jego winę. Była jedynie notatka policyjna, w której funkcjonariusze przyznają, że słyszeli, jak Adam przyznał się do winy. Jak wiadomo, taka notatka nie ma żadnej wartości dowodowej. W czasie rozprawy Adam szczegółowo opisał, jak był traktowany przez policjantów i jak doszło do wymuszenia zeznań. Podał imiona i nazwiska funkcjonariuszy policji. Adam Z. mówił w sądzie, że gdy był prowadzony do radiowozu, celowo uderzano jego głową o kant pojazdu. Policjant śmiejąc się miał wtedy mówić, by Adam uważał na głowę. W czasie przesłuchań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kazano mu się rozebrać do naga i usiąść na krześle. Gdy nie odpowiadał na pytania,
zrzucano go na podłogę. Miał to robić Rafał B., zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Policji. Natomiast policjantka Karolina C. podczas przesłuchania założyła gumę w rękawiczki, a następnie uciskała nadgarstki oskarżonego. Używała też wobec niego obraźliwych sformułowań, drwiąc z jego orientacji. Adam powiedział również, że policjant podarł jego pełnomocnictwo dla adwokata Ireneusza Adamczaka i odmówiono mu widzenia z prawnikiem. Opisał też początkowy etap, gdy został wywieziony przez policję w bezpieczne miejsce. Nie był to areszt, lecz mieszkanie operacyjne. Policjanci przekonywali, że to w obawie przed Krzysztofem Rutkowskim. Na przełomie 2015 i 2016 roku upublicznione zostały kolejne zapisy monitoringów, na których widać Ewę Tylman i Adama Z. Jeden z nich ukazuje Ewę, siedzącą na ławce w pobliżu kupca poznańskiego. Ewa trzyma w dłoni telefon komórkowy. Widzimy przez chwilę zapalony ekran telefonu. Chwilę później internet obiega kadr z nagrania, sugerujący, że Ewa, siedząca na ławce, opiera przed ramię o torbę podróżną oraz że na ziemi, tuż pod nogami, ma jeszcze jedną torbę. W miejscach, gdzie mają stać owe torby, widać przede wszystkim ciemne plamy rzucanego cienia. I raczej o żadnych torbach nie może być mowy. Zwłaszcza, że kiedy Ewa wstaje z ławki, żadnych toreb ze sobą nie zabiera, a ławka i okolica wydają się zupełnie puste. W lipcu 2016 roku ciało Ewy Tylman zostało wyłowione z warty. Policja znajduje przy niej torebkę i kartę bankomatową. Ciało wyłowiono około 12 km od miejsca, w którym była widziana po raz ostatni. Badania ciała nie wyjaśniają zbyt wiele z uwagi na procesy rozkładu. W płucach kobiety zostają odnalezione glone okrzemki, które mogą świadczyć o tym, że kobieta żyła w chwili, w której znalazła się w wodzie. Dopiero w 2017 roku rozpoczął się w Poznaniu proces przeciwko Adamowi Z. Mężczyznę oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman. Groziło mu za to 25 lat kary pozbawienia wolności. Adam Z. w czasie procesu milczał. Tutaj zadaje sobie pytanie, co musiał widzieć lub czego się bał, że wolał pójść siedzieć zamiast wyjawić całą prawdę. Dwa lata później, czyli w kwietniu 2019 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu uznaje, że Adam Z. nie zabił Ewy Tylman i uniewinnił go od zarzutu zabójstwa zamiarem ewentualnym. W styczniu 2020 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. Uchylił wyrok Sądu Pierwszej Instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Rok 2021 przyniósł nowe dowody w sprawie. To telefony z SMS-ami. W wiadomościach tych często pojawia się nazwisko Tylman. Treść tych wiadomości była na tyle zaskakująca, że sąd postanowił przesłuchać właścicieli telefonów. Mamy tam do czynienia z mnóstwem różnych fragmentów korespondencji SMS-owych. Nie mają bezpośredniego związku ze sprawą, jednak dwa razy pojawia się nazwisko Tylman. Mecenas reprezentujący bliskich zmarłej ujawnił, że nadawca jednej z wiadomości obawiał się, że skończy jak Ewa Tylman. Tak, zniszczycie mnie tak jak te Ewy Tylman. Przecież widzę, że wasi ludzie za mną jeżdżą i chodzą. To samo w sobie sensacją nie jest, bo może nie mieć związku ze śmiercią kobiety. Być może nadawca porównywał tylko okoliczności zaginięcia Ewy Tylman i swoją sytuację. Dużo ciekawszy jest jednak drugi z ujawnionych SMS-ów. O Tylmance chuj też powie. Jednak do dziś nie wiadomo, kogo autor miał na myśli. Rodzina zmarłej wnioskowała więc do sądu o ujawnienie danych osób, na które były zarejestrowane 3 numery, biorące udział w konwersacji. Prokuratura podczas całego śledztwa przesłuchała łącznie około 400 osób. Nieżyjący już Janusz Szostak, prezes Fundacji Na Tropie, napisał o Ewie Tylman w swojej książce Urwane Ślady. Poświęcił jej cały rozdział pod tytułem Zabrała ją rzeka czy ludzie? Rozważał w niej hipotezę mówiącą o porwaniu kobiety. Pisał o tym, że niejaki Jakub J. starał się go przekonać wersję o uprowadzeniu mieszkanki Poznania. Według słów Jakuba, miał on być świadkiem zdarzenia, jednak nigdzie nie zgłosił tego zajścia. Jakub wyznaje, że widział ich jako ostatni, jednak nie zdradził Januszowi Szostakowi żadnych szczegółów. Niedługo później wspomina, że Adam woli pójść siedzieć, jak zostać zabitym. Jakuba wersja jest taka,
że Ewa została przysypana na żwirowni nieopodal miejsca znalezienia jej ciała. Tylko dlatego, że nikt nie wpłacił za nią okupu. Ciało w warcie znalazło się na skutek osunięcia piasku, gdy Ewa już nie żyła. Zatem zdaniem Jakuba J., Adam Z. miał tylko dostarczyć Ewę Tylman pod wskazane miejsce. Informator Szostaka miał wyznać, że mimo iż nie zna oprawców Ewy Tylman, to czuje przed nimi duży lęk, a wręcz boi się o swoje życie. Janusz Szostak w swojej książce przyznał, że taki przebieg wydarzeń jest dla niego prawdopodobny i stan ciała również by współgrał z tą wersją. Wróćmy do 29 listopada 2015 roku, kiedy to w trakcie poszukiwań prowadzonych przez Krzysztofa Rutkowskiego przypadkowa osoba znalazła w rzece nieopodal mostu Świętego Rucha w Poznaniu ludzką rękę. To znalezisko zapoczątkowało cykl podobnych odkryć. 18 maja 2016 roku w okolicach wsi Owińska, nieopodal Czerwonaka, wyłowiono z rzeki kolejny fragment ciała, a dokładnie jego część od miednicy do kolan. Niedługo potem policja potwierdziła, że ten fragment ciała oraz ręka znaleziona w listopadzie należały do jednej osoby, do bezdomnego. Policja podała, że sprawcą zbrodni na bezdomnym miał być człowiek, który wskutek choroby zmarł w więzieniu. Nieoficjalnie osadzony sam zakończył swoje życie. Tutaj ciekawym są kolejne ustalenia Janusza Szostaka. W nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku w okolicach mostu Świętego Rocha nocowało 5 lub 6 bezdomnych. Zatem mogli być oni świadkami, mogli też widzieć lub słyszeć, co zaszło między Ewą Tylman a Adamem Z. Dlaczego zatem nie zostali przesłuchani przez policję? Dlaczego sami tego nie zgłosili? W sprawie Ewy Tylman jest bardzo dużo zbiegów okoliczności, błędnych informacji, niedoprecyzowań, podawanych również przez rzecznika policji. Bardzo zastanawiającą sprawą jest sprzątanie terenów przyrzecznych dzień po zaginięciu Ewy Tylman. Zajmowali się tym od rana więźniowie z aresztu śledczego w Poznaniu. Na tych terenach w następnych dniach wolontariusze, policja oraz patrol Rutkowskiego poszukiwali jakichkolwiek śladów. Czy policja nie wiedziała, że teren jest wysprzątany, a ewentualne dowody zostały zniszczone lub odjechały na wysypisko śmieci? Wystąpił w tej sprawie jeszcze jeden incydent. Pewnego dnia na policję zadzwoniła Karolina K. Kobieta twierdziła, że była naocznym świadkiem szarpaniny pomiędzy Ewą Tylman a Adamem Z. Jak wynikało z jej zeznań, przejeżdżając autem przez most Świętego Rocha, widziała kłótnię, która zakończyła się zrzuceniem kobiety do rzeki. Karolina K. w lutym 2019 roku została oskarżona i skazana za składanie fałszywych zeznań na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Prawdopodobnie to na podstawie jej zeznań został aresztowany Adam Z. Mimo, że kobieta wycofała potem swoje zeznania, Adam nie został wypuszczony z aresztu. Wstępnie uważano, że do kłamstwa nakłonił pracownik biura Krzysztofa Rutkowskiego. Mężczyzna został uniewinniony od tego zarzutu, a Karolina K. wyznała w czasie konferencji prasowej, że to policjanci ją nakłaniali, a wręcz nachodzili i zastraszali odebraniem dzieci. Tylko po to, by wskazała współpracownika detektywa jako osobę, która ją namawiała na złożenie fałszywych zeznań. Miała dostać od policjantów instrukcje odnośnie tego, jak ma się zachować, gdzie zgłosić i co mówić. Sprawa została przeniesiona do opolskiej prokuratury. 9 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ponownie uniewinnił Adama Z. od zarzutu pozbawienia życia Ewy Tylman. Jest to już drugi wyrok uniewinniający. Wyrok nie jest prawomocny. Na koniec tego materiału chciałbym skierować do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.